Kiedy powstał chór Belcanto, zapewne mało kto sądził, że będzie to miejski towar eksportowy. Tymczasem tak właśnie się stało. Zespół działający przy Legionowskim Uniwersytecie III wieku dowiódł tego w samych Włoszech, a więc tam, skąd termin Belcanto, oznaczający piękny śpiew, pochodzi. Zaczęło się od stołecznych edycji konkursów piosenki europejskiej, w których chór od 6 lat brał udział, zajmując tam zresztą zwykle wysokie lokaty. Natomiast w ubiegłym roku, w grudniu 2014 roku, okazało się, że zdobyliśmy główną nagrodę i dostaliśmy nominację na 8. Światowy Festiwal Muzyczny Orfeusz Vitali w Wenecji. Zaskoczenie chórzystów było równie wielkie jak ich radość. Później jeszcze mocniej wzięli się do roboty, a w drugim tygodniu września zawitali do słynnego miasta na wodzie. Znaleźli się tam wśród ponad 60 solistów zespołów wokalnych i tanecznych z całego świata. W pięknej scenerii weneckiego amfiteatru śpiewacy z Legionowa dali popis muzykalności nadwiślańskich seniorów. Już w ogóle sama nominacja i pojechanie uważaliśmy za wyróżnienie i sukces. Natomiast okazało się, że udało nam się powalczyć również i o nagrody. I najwyższym trofeum w Wenecji jest tak zwana korona Orfeusza. No i tak się złożyło, że udało nam się tę koronę przywieźć do Legionowa. Poza świetnym wykonaniem, międzynarodowe jury doceniło zróżnicowany repertuar oraz znakomite opanowanie tekstów włoskich pieśni. Inna sprawa, że pozostając jak gdyby w tradycji weneckiego karnawału, swój werdykt ukryło za maską lakonicznego zaproszenia. Wyglądało to w ten sposób, że zostaliśmy zaproszeni na koncert galowy, co świadczyło o tym, że coś tam ugraliśmy. Natomiast nie wiedzieliśmy co. Także dopiero jak otrzymałem dyplom do ręki i spojrzałem, że jest to korona Orfeusza, to dopiero mówię, zaraz wam powiem, zobaczycie, co zdobyliście, bo ja sam w tej chwili na razie jeszcze w to nie mogę uwierzyć. Jakby tego było mało, Marek Pawłowicz musiał dać wiarę czemuś jeszcze. Uznano go za najlepszego maestro weneckiej imprezy. Krótko mówiąc, chór Belcanto zdeklasował zagraniczną konkurencję. Tajemnicę sukcesu jego szef streszcza w kilku słowach. Talent, pasja i ciężka praca.